powiedzieć po angielsku? Smacznego. Oglądaj, to się dowiesz. A smacznego mówić nie trzeba. Ja wiem, słyszeliśmy enjoy your meal w restauracji, w maku, w miejscach, w których się płaci. Usłyszymy to razem z podanym jedzeniem, enjoy your meal. Nie ma takiego zwyczaju, żeby między sobą, kiedy odpakowujemy, nie wiem, kanapkę albo bierzemy się za coś, ktoś nam będzie życzył wylewnie smacznego. Nie, w niektórych miejscach to nawet spojrzy na nas jak na wariata, kiedy my się będziemy z tym wyrywać. Czy to brak kultury? Nie, to inna kultura. Nie ma takiego zwyczaju. Jest więc to enjoy your meal. Spoko, można go użyć, ale trzeba mieć z tyłu głowy, że to jest polska tradycja. Może nie tylko polska, ale niekoniecznie anglosaska. O. Jest też bon appetit, które dokładnie znaczy to samo, ale tak jak mówię, nie oczekuj, że wszędzie je będzie słychać. Jest jeszcze jedno wyrażenie, które często można w słowniku znaleźć pod smacznego, a mianowicie grabs up. Grabs up. Ale ono smacznego nie znaczy. To słyszymy, kiedy jedzenie jest gotowe, żeby je wziąć i zacząć jeść. Grabs up. Do jedzenia. Bardziej coś takiego, niż żeby nam to osobiście smakowało i do gustu przypadło. Reasumując, jeśli chcesz, mów enjoy your meal, bon appetit i nie panikuj, że czegoś znowu tam nie wiesz. Bo nie wszystko ma swój odpowiednik. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.